Klub podnoszenia ciężarów Górnik Polkowice obchodzi w tym roku 45-lecie swojego istnienia. Ten jubileusz to litry wylanego potu na treningach, wiele rekordów i medali, a wszystko zaczęło się od jednego człowieka. Ciężarami zacząłem się interesować, idąc do wojska w 1956 roku. Nie miałem żadnego trenera, byłem samoukiem. Startowałem prawie 15 razy na Mistrzostwach Polski. Różnie mnie to wychodziło, ale raz zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Polski. No i dwa razy byłem mistrzem Federacji Górnik. Bardzo sexy. A tu Polkowic to dzięki dyrektorowi Babiszowi. Jak dziś pamiętam, na początku 70 roku była narada działaczy sportowych Górnika Federacji w kombinacie w Lubinie. Ja w ten czas zająłem głos. Prowadziłem sekcję, byłem zawodnikiem, działaczem w jednej osobie Zagłębia Lubin. Tam też odnieśliśmy duży sukces, bośmy weszli jako pierwsi do drugiej ligi. Piłka nożna była w A-klasie, inne dyscypliny jeszcze niżej. Ale dyrektor Babisz, jak dziś pamiętam, zapytał mnie: chłopie, co ty chcesz? Żeby ja wszystko mu napisał i jaka będzie perspektywa. Także ja dostałem wolną rękę we wszystkim. Trenowaliśmy na początku, podczas pracy trenowaliśmy na siłowni, na cechowni. Tak, kiedy górnicy wychodzą i schodzą na szychtę. Wielu podchodziło do tych ciężarów, co my dźwigaliśmy, to nawet do kolan nie podnieśli. Także myśmy sobie zaskrabiliśmy serce tych górników. Weszliśmy do drugiej ligi w Otwocku w 73 roku. Wywalczyliśmy awans. Te minione lata to wiele sukcesów mierzonych kolejnymi pobitymi rekordami i zdobytymi medalami. A warto pamiętać, że każdy sukces poprzedzony jest godzinami treningu, czasem naznaczony kontuzjami. To wysiłek zawodników i trenerów. Jestem dumny, 45 lat upłynęło, ponad setka medali zdobytych, w tym jeden najcenniejszy medal to jest złoto olimpijskie Szymona Kołeckiego. Liderami takimi, jeżeli chodzi o medale, to jest Arkadiusz Michalski, 16 medali, w tym 4 na Europy, 7 zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Rio, Aleksandra Michalska, 13 medali, Katarzyna Kraska, 12 medali, Kuba Michalski, 8 medali i naprawdę musiałbym wymieniać ponad 20 osób, zresztą tutaj jest lista, wisi z tyłu, no mówię, no 110 medali z tego, co pamiętam, naprawdę pełny szacunek mam do tych zawodniczek i zawodników, którzy to zdobyli przez te lata, łezka się kręci. Jest naprawdę miło i myślę, że te lata będą następne podobne do poprzednich. Żeby znaleźć medalistów i utytułowanych zawodników, nie trzeba sięgać do historii sprzed lat. To są sukcesy każdego roku i także nowi, młodzi zawodnicy, którzy trenują i dają nadzieję na kolejne sukcesy. Na dzień dzisiejszy mam takich 8 zawodników, czyli w sumie 3 zawodniczki i 5 zawodników w przedziale wiekowym od 12 do 15 roku życia. W sumie od niedawna dźwigałem, bo można powiedzieć, że od kwietnia, ale już wystartowali na Mistrzostwach Polski w tym roku w Siedlcach, naprawdę z sukcesami. Justyna Wrzesińska zdobyła brązowy medal na tych polskich, jest uważam wielki sukces. Natalia Michalska była 5., Bartosz Kocyło był 9., Dawid Rogala był 14., bardzo zdolny, Alan Horniak był 9. Uważam, że to są dopiero zawodnicy, którzy mają 14 lat, także jeszcze przed nimi jest długa droga, jeżeli chodzi o karierę sportową. W przyszłym roku, jeżeli będą dalej naprawdę kontynuować te treningi, a wiem, że będą, bo są naprawdę zarażeni tym sportem, na pewno będą medale. I to przypuszczam, że jak pojedzie 5., 6. zawodników, to wszyscy z medalami wrócimy. W świecie sztangistów o polkowickim klubie mówi się klan Michalskich i nic dziwnego. To z tym nazwiskiem związane są wielkie sukcesy ostatnich lat. Arek Michalski, były zawodnik Górnika, obecnie budowlani Opole, Kuba Michalski, wicemistrz Europy, zawodnik Górnika Polkowice. A Michalscy to nie tylko zawodnicy. Jak startujemy, to mówią: o, idzie klan Michalski, nie? No tak się już to przyjęło. No, jest to miłe, naprawdę. No ale tylko mogę podziękować, mówię, przede wszystkim mojej rodzinie, żonie, rodzicom, wszystkim przyjaciołom, które po prostu nas wspierają. Gdyby tak samo nie mój brat, który mi naprawdę bardzo pomaga w tym, Jacek Krzyżewski i Zbyszek Żełem, Jurek Romanec, to naprawdę ciężko by nam było cokolwiek mówić ogarnąć. Ale
tylko się mogę chwalić medalami. Co roku średnia to wychodzi ponad 10 medali. No, no w tym roku może troszkę tak słabi, bo mamy 6 tych medali zdobytych. No, ale zdaję sobie z tego sprawę, że w przyszłym roku będzie lepiej. Szczególne nadzieje związane są z Kubą Michalskim, wicemistrzem Europy juniorów. Kuba, tak, to jest ewenement, jeżeli chodzi o ciężary, mówię, w Polsce, w naszym klubie. To jest, tak można powiedzieć, nasza taka perełka, o którą naprawdę musimy dbać. Nie tylko my, bo tak samo i Urząd Miasta Gminy Polkowice, bo warto takich zawodników trzymać, mówię, w Polkowicach. Zresztą w ubiegłym roku zdobył wicemistrzostwo Europy do lat 17 ze świetnym wynikiem. No na razie czekamy na w sumie powrót do zdrowia, bo tak w sumie tak prawdę mówiąc to od, nie wiem, pół roku to boryka się z kontuzją kolana, gdzie też musimy na to po prostu uważać, miał szereg badań robionych. No zobaczymy, jak to na razie wyjdzie. No na razie jest dobrze, jest poprawa, bo nawet startował teraz na Mistrzostwa Polski Seniorów, był piąty, ale w porzucie zdobył mały brązowy medal, chwała mu za to, walczył z seniorami, bo w końcu ma dopiero 18 lat. W zawodach związanych z jubileuszem wzięło udział 36 osób, 16 zawodniczek i 20 zawodników. Wśród mężczyzn wygrał Mateusz Kasina, zawodnik Górnika Polkowice, który podrzucił 172 kg. W kategorii kobiet wygrała Katarzyna Kraska, była zawodniczka Górnika Polkowice, obecnie budowlanych Opole, która w podrzucie osiągnęła wynik 108 kg. W podnoszeniu ciężarów coraz więcej jest kobiet i to bardzo ładnych kobiet. Jak to się stało, że zaczęłaś podnosić? Znaczy, tak, mama w ogóle na początku byli strasznie przeciwni tego, żebym nie podnosiła, ale w szkole raz mieliśmy takie zajęcia, że siłowni i jakoś mi się to spodobało i zaczęłam tak. Ile to jest pracy w tygodniu na przykład? 3 razy w tygodniu, czasem 4. A jaki masz cel? No, żeby dążyć do tego, żeby jak najwięcej, żeby, no. No, jak najwięcej kilo, żeby po prostu, żebym była sobie zadowolona, żeby inni byli z mnie zadowoleni. Jubileusz zgromadził liczną widownię, choć z pewnością tak utytułowani zawodnicy i klub z takimi tradycjami zasługuje na większe grono sympatyków i większą liczbę kibiców. Już teraz zapraszają na turniej barburkowy, który w tym roku odbędzie się po raz 39. Turniej w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 9 grudnia.